Panie marszałku, panie i panowie posłowie, przypadło mi w udziale i w zaszczycie zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedmiocie sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym, druk 493 i 948. Szanowni państwo, cóż, będąc wójtem, będąc starostą, a szczególnie na tym najniższym szczeblu, kiedy przychodziło do rozstrzygnięć o problemach kulturowych, o problemach związanych z funkcjonowaniem gminy. Siedzą tu koledzy, którzy te funkcje pełnili. Mieliśmy zawsze problem, bo co byśmy nie zaproponowali, społeczeństwo zawsze w jakiś sposób reagowało, reagowało w sposób pozytywny, negatywny. Na ta mniejszość, która nawet się nie zgadzała, była w mniejszości, powodowała to, że trudności w podejmowaniu decyzji przez Radę były dużo, dużo większe, niż by się wydawało. Dlatego ten projekt niejako wychodzi do przodu i powoduje to, że możemy w bardzo przejrzysty sposób dokonywać zmian w zapisach tych naszych małych ojczyzn, w których żyjemy, i że mieszkańcy będą mieli bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i zdarzenia, jakie będą miały miejsce w tych naszych małych ojczyznach. Cóż, to meritum, bo to tak na wstępie. Po intensywnych pracach komisji projekt uległ kilku zmianom dotyczącym między innymi artykułowi 4, który został uchylony, to przedmówca mówił, chodzi o stanowisko samorządowców. Pozostałe zmiany redakcyjne niejako nie wnoszą jakichś pozostałych większych wartości. Referendum jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej, dlatego nie można inaczej powiedzieć, jak że każdy obywatel ma prawo wypowiedzieć się w zakresie, który go dotyczy. Michał, ja tak długo nie śpię. Szanowni państwo, samo opodatkowanie, wiadomą sprawą jest, że kiedy gmina podejmowała, rada gminy podejmowała decyzję, było to zawsze problematyczne, zawsze ciężkie do przeforsowania. W związku z tym to wprowadzenie tego punktu jest bardzo ważne. Dlatego też Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przyjęciem ustawy. Dziękuję bardzo.